Dobra, witam Was. Dzisiaj będzie kolejna część z routerem od T-Mobile'a Huawei B525. Chyba jaki to jest model dokładnie? B525. Już Wam mówię. S-23A. Tym razem zmoduję sobie go tak, żeby go nie rozkręcać i zwierać tutaj tych dwóch pinów do wprowadzania go w ten tryb bootloadera. Zainstaluję taki przełącznik z tyłu obudowy, który po przełączeniu w lewo będzie rozwierał te piny 2, czyli nic się nie będzie działo. Po przełączeniu w prawo będzie załączał te dwa piny i wtedy będziemy mogli sobie router wprowadzać w tryb bootloadera. I jak sobie to wymyśliłem? Ja sobie to wymyśliłem tak, że jakoś tutaj z tyłu obudowy to zrobię. I przeglądając internet wczoraj, grzebiąc różne informacje na temat tego routera, znalazłem modyfikację dokładnie na identycznym takim przełączniku. Gościu zamontował tutaj z tyłu obudowy, tam gdzie są anteny pod tą przykrywką. Także on nawet, jak się troszeczkę schowa tu w obudowę, to mi wejdzie bez problemu. I będzie można sobie przełączać bez problemu ten router w typ bootloadera bez rozkręcania go. I to jest bardzo fajny patent. Myślałem jeszcze o czymś takim, żeby podłączyć sobie. Ja wam pokażę, co mam. Tylko sięgnę po to. Mam takie jeszcze fajne przełączniki, które działają na zasadzie takiej, że przewodzą, zamykają obwód, jak się wciśnie tutaj. Ja troszeczkę głębiej. Jest co ciekawego jest w tych przełącznikach, one mają naokoło tutaj taką diodę LED. Jak sobie zobaczycie od drugiej strony, to jest tutaj napis plus i minus, gdzie się podłącza właśnie te zasilania jakieś. I po wciśnięciu tego guziczka zaczyna wam przewodzić tutaj od góry, te co są na górze i na dole te piny. Ale to jest troszeczkę duże. Nie zmieściłoby mi się tutaj. Musiałbym gdzieś kombinować jakoś z boku gdzieś. No, nawet tutaj, gdzie jest reset, to też tego nie umieszczę za bardzo. Także to na razie odpada. A zrobimy sobie taką modyfikację. Właśnie tak jak ktoś zrobił już wcześniej. Tutaj na obudowie umieszczę. I będzie, myślę, elegancko też. Sobie wyczyścimy tą obudowę tutaj w środku, bo widać, że się tam kurzu trochę nazbierało. Też. Ok. Czym to zrobię? Mam oczywiście mini szlifiereczkę, do której sobie podłączę końcówkę. To jest wałek taki giętki. I spróbuję jakoś się tutaj dostać, chociaż powiem wam, że nie będzie to takie proste. Trzeba będzie to jakoś, powiem wam, że nie jest to proste. Nie będzie to łatwe, bo trudno jest się dostać, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Do tego celu użyję sobie świetnej końcówki, która sobie radzi z takimi tworzywami sztucznymi bez problemu. I to jest coś takiego. Staram się wam to pokazać. Ona sobie poradzi z tym bez problemu. Ja sobie zamontuję to na tym wałeczku. Tutaj jest taka dziurka. Ok, skręcamy. No i mamy już zamontowane tą końcówkę w naszej mini szlifiereczce. Teraz tylko sobie podłączę do prądu i spróbuję to zrobić jakoś, żeby mi to weszło. Postaram się wam też to pokazać, jak to będę robił. To na razie sobie na bok odłożę tą płytę. Wezmę samą obudowę. Podłożę ją tu jakoś. I myślę, że pod tą strzałką gdzieś.
Jakoś postaram się tak to wywiercić. Potem ewentualnie poławię się pilniczkiem, żeby tą dziurkę doszlifować. Bo to ma być średnica taka, żeby mi weszło tylko to, a potem się skręci ładnie wszystko i będzie hulało. Dobra, zaczynamy jazdę. Uwaga, włączam mini szwierkę, może być trochę głośno. Lecimy z tematem. Powiem wam, że wywiercenie dziurki to jest chwila, moment. Jak widzicie, jest tylko średnica, będzie musiała być troszeczkę większa, także ja będę musiał się troszeczkę pobawić tutaj tym i powiększyć tą średnicę, ewentualnie pilnikiem potem doszlifować elegancko pod średnicę tego przełącznika. Oczywiście posiadam pilniki techniczne. Ja zrobię pauzę, idę po pilniki techniczne, wezmę sobie taki okrągły i nim dokończę sprawę. Coś mi ta myszka ucieka ostatnio tutaj. Dobra, dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Pilnik techniczny. Takie kiedyś kupiłem sobie pilniczki. Sprawdzają się spoko. I teraz będzie zabawa po prostu z usunięciem tego całego tutaj odprysku z plastiku. Mam nadzieję, że to wyjdzie fajnie. Teraz sobie sprawdzę, czy mi wejdzie w ogóle ta końcówka tutaj. No, niestety jeszcze nie. Także będę musiał się pobawić w szlifowanie. Jeszcze trochę. O, chyba najlepiej to będę miał w ten sposób. Prosta sprawa. Wywiercenie dziurki. O, już elegancko wchodzi. Zobaczcie. A, teraz pytanie. Czy nakrętka, która będzie wchodziła na ten gwint, nie będzie haczyła mi o tą boczną ściankę. Widzicie, jakie to są sprawy techniczne tutaj? Także trzeba będzie ewentualnie zrobić tam z tyłu delikatną taką szczelinę, ale mam nadzieję, że nie będzie mi to haczyło, że będzie jeszcze ten margines, który pozwoli mi to jakby wkręcić tutaj, ale zaraz się przekonamy. Muszę to włożyć. Ok, i teraz sprawdzimy, czy nakrętka mi wejdzie, czy nie wejdzie. No i teraz jest problem ze złapaniem na gwincie tego. Widzicie? Teraz trzeba tą nakrętkę złapać na gwincie, co nie jest takie proste, bo mamy tutaj bardzo malutki margines manewru. Słuchajcie, ja zrobię pauzę, żeby to się nie ciągło w nieskończoność, bo troszeczkę jest trudno, ja sobie to wezmę poza kadr i manualnie lepiej złapię. Dobra, słuchajcie, najważniejsze jest to, jak widzicie, już go zamontowałem tutaj. Przykręcony jest. Ja sobie jeszcze tutaj klejem uszczelnię tą
nakrętka, tak żeby ona mi się nie odkręcała podczas ruszania tym przełącznikiem. I teraz najważniejsza sprawa jest taka, że jeżeli mam go w lewo, to dwa te piny po prawej stronie, drugi i trzeci, są rozłączone. Jeżeli przełączę go teraz w tą stronę, w prawo, to te dwa piny się zwierają. Czyli teraz, jeżeli łączę się tym przełącznikiem, tutaj kabelkami pod te dwa piny, pierwsze z lewej, to po przełączeniu w prawo będzie mi je zwierało. I teraz zabawa z lutowaniem tych pinów. Do tego celu użyję sobie takiego drucika, który kupiłem w Gotroniku. 0,10 mm. Nada się idealnie. I zaczynamy zabawę pod mikroskopem, moi drodzy. Czyli to, co lubicie najbardziej. Do tego celu użyję oczywiście lutownicy T12, która jest tutaj podłączona, z grotem typu taki ścięty stożek. Chcę wam pokazać, jak to wygląda. I zobaczymy, jak sobie ten grot poradzi z tym lutowaniem. Ja robię pauzę, podłączam sprzęcik do kręcenia pod mikroskopem i lecimy dalej z tematem. Dobra, słuchajcie, jesteśmy pod mikroskopem. To lecimy sobie z tym temacikiem. Jak widzicie, mamy te 5 pól. Tutaj jest GND, a tu jest bot. I tutaj się podlutuje dwoma kabelkami, które potem przylutuje do tego przełącznika. Także ustawiając sobie temperaturkę. Wiecie co, ja teraz zrobię troszeczkę wyjątek, zastosuję sobie kalafonię zamiast topnika. Bo chyba zrąbałem sobie grota, powiem wam szczerze. Zobaczymy teraz. Teraz mam najniższą temperaturę ustawioną. Mam troszeczkę więcej. Coś czuję, że to mi nie złapie. Widzicie, dopiero jak dałem 250 na lutownicy. Coś mi tutaj łapie. Tak jak mówię, używam teraz na grocie kalafonii zamiast topnika. Co chyba widać, że jest do bani. Dlatego teraz sobie użyję po prostu topnika i będzie chyba lepiej, bo kalafonia strasznie brudzi. Chciałem się poczuć teraz jak ten gościu z tego, co naprawia te laptopy. No i poczułem się. Troszeczkę się płyta uwaliła. Mamy sobie topnika, znaczy topnika, pasty lutowniczej. Pasty lutowniczej, która działa cuda, jak się ją dobrze użyje. Teraz zobaczymy sobie, jak pójdzie z pastą lutowniczą. Ok. No i widzicie, jaka jest różnica między pastą lutowniczą a kalafonią? Kolosalna. Teraz sobie przylutuję do tego kabelek. Źle.
Nie używam dosyć masakrycznie dużej temperatury grota z tego powodu, że nie chcę zniszczyć po prostu sobie końcówki grota. Dobra, powiedzmy, że tutaj tą jedną część przylutowałem. Teraz sobie odepnę kabelek. Drucik. I teraz co zrobię? To podsnuję końcówkę tego kabelka sobie tutaj poza kadrem. Mam nadzieję, że mi się to podsumowało. I teraz postaram się drugi drucik przygotować, tak żeby mi to złapało. Superancko. Trzyma się, w środku siedzi pięknie. Odetnę sobie teraz drugi drucik. Ok, to już mi nie będzie potrzebne. Ta szpuleczka z drucikiem. Sobie poprawię jeszcze tą po lewej stronie, bo troszeczkę mi się to nie podoba. Kurczę, podziwiam tego gościa z Nordbridge Fix, czy jakoś tak. On nie używa starość. O, widzicie, jak to było polutowane? Do bani. Lutowało mi się. Także muszę to, co tutaj poprawić. To mocno dosyć. Troszeczkę mi jest ciężko to robić pod OBS-em, powiem wam szczerze. Głównie to ja widzę, że ja tutaj tej końcówki nie mam, jakby to powiedzieć, pocynowanej od tego drucika i dlatego mi tak ciężko jest ją złapać. Głównie spróbuję sobie ją jeszcze tutaj poza kadrem pocynować. Zwiększę też jeszcze trochę temperaturę tego grota. Dobra, myślę, że chyba się troszeczkę pocynowała. Jest, pocynowana jest. Teraz powinno złapać elegancko, jak mi się ta cyna tutaj rozpuści. Super. Dobra. Teraz będzie trzymało na 100%. Bo została pocynowana ta końcówka i ona już tam się roztopiła z tą cyną. Już mi będzie trzymała. Teraz trzyma super. Poprawmy sobie jeszcze tylko geometrię, bo troszeczkę było krzywo. I teraz następna część. To będzie po cynowanie. Znaczy tutaj mam już pocynowane nawet. Tą końcówkę od tego tu jest, ale to już nawet nie trzeba zbytnio. Tylko dam sobie troszeczkę topniku na koniec tych nóżek, żeby mi się to lepiej polutowało. Tyle myślę, że wystarczy. Słuchajcie, muszę teraz zrobić taki motyw, że pobielić sobie tutaj końcówki tego drucika, który przylutowałem. Nie wiem, czy to będzie widać.
Tak, muszę je pobielić. Ja w tym celu zrobię pauzę w sobie, pobielę sobie na spokojnie i potem przylutuję je do. Jezus, ale mnie ta myszka wkurza, no. Gdzie ona mi ucieka poza ekran? Dobra, pauza, zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, ja sobie naniosę troszeczkę cyny jednak na tą, na te nóżki. To będzie potem mi łatwiej zrobić wszystko. Ale widzicie, że ten grot mam chyba zrąbany, bo mi się nie chce trzymać za bardzo cyna. I się męczę. A wiecie, czym go uszkodziłem? Uszkodziłem go. Ok, pięknie tutaj jedna akurat poszła nóżka. No jeszcze nie mówcie, że to jest, że mi się nóżka tu rozwali, bo to kurde zaliczę takiego ząka. Uszkodziłem to, robiąc baterię. Dobra, postaram się to jakoś na szybko przylutować. Okej. Jeden kabel, jeden drucik przylutowany, teraz drugi do drugiej, żeby przylutować. Obracam płytę i skręcam ten router, żeby mieć już święty spokój. Tu będzie trochę trudniej się dostać. W ogóle mi zasłania. Coś może w ten sposób to zrobię. Mi łatwiej się chyba dostać. Okej. Dobra, jest. Próbuję. Jeszcze się klei nie tam, gdzie trzeba. Najgorsze jest to, że pod takim mikroskopem cyfrowym nie widzicie tej głębi. Nie, to jest no pani przygotowane. Muszę sobie wziąć jednak topnika, nanieść na tą nóżkę, bo to jest kurde tragedia. Tragedia. Okay. Dobra, powiedzmy, że jest w miarę ok. Na szczęście tego nie będę ruszał. Teraz muszę obrócić płytę na drugą stronę. Te druciki nie przewodzą prądu, tylko tam, gdzie się je pobieli. Teraz delikatnie obracam płytę na drugą stronę, ale przed tym będę musiał jeszcze podłączyć sobie antenę, którą wyprowadziłem na zewnątrz wcześniej. I w tym celu będę musiał się przełączyć na drugą kamerkę. Robię pauzę i zaraz wracam na drugą kamerkę. Dobra, lecimy dalej. Tak jak już widzieliście, mam tutaj te kabelki podłączone. Wszystko elegancko. Teraz muszę tylko przez obudowę przeprowadzić sobie tą antenę, żeby
Podpiąć sobie ją tutaj do płytki. Tak jak wcześniej to mówiłem. I teraz muszę tylko tą antenę sobie podpiąć. Włożyć płytę, przykręcić ją. No i skręcić router. I spróbować wytestować. No widzicie, to idzie na odwrót. To nie idzie tak jak myślałem. Dobra, w ten sposób. Jezu, dobrze, że te kabelki sobie dłuższe porobiłem. Elegancko. Teraz tylko muszę ten kabel sobie tutaj ściągnąć. No, no i okej, dobra. Skręcamy go śrubkami. Tymi dwoma najpierw, co trzymają płytę. Na razie go nie będę składał. Tylko go podłączę. Tak, żeby sprawdzić, czy on się włączy w trybie bota. A będę wiedział to po tym, że nie zapalą mi się w ogóle diody z tyłu routera. Także przetestujemy sobie od razu ten włącznik. Jak widzicie, tu mi wychodzi już ta antena, którą sobie wykombinowałem. Tą nalepkę już odkleję, bo szpeci, a nie ochroni tutaj ten router. Dobra, biorę zasilacz od tego routera. Tylko gdzie on jest? Tutaj mi poleciał. Mam nadzieję, że to wam pokażę. Jest, ok. I teraz tak. Robimy. Prawo. Powinny być zwarte te. I patrzcie, co się będzie działo po podłączeniu. Może ja trochę ściemnię obraz. Ok. Nie powinny zapalić się żadne diody, jak podłączę zasilanie. W sensie nie wszystkie. Podłączyłem. W lewo. I nie palą się diody. Czyli uruchomił się w trybie bootloadera. Dobra, odłączam zasilanie. Przełączony jest w lewo. Teraz jak podłączę zasilacz, to powinien się załączyć normalnie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nie będę musiał resetu. Uwaga, podłączam zasilanie. Widzicie, świecą się diody. Wszystkie. Czyli będzie się uruchamiał normalnie ten router. Podłączam zasilanie. Jeszcze raz daję w prawo przełącznik. W prawo jest. Podłączam zasilanie. Uwaga. Zasilanie podłączone. Daję w lewo. I tak powinno to działać. Super. Zrobione. Podłączam zasilanie. Jest w lewo. Pozostaje mi tylko go skręcić i cieszyć się tą możliwością, że nie będę musiał już tutaj nic rozkręcać go, żeby wgrywać jakieś zmodowane oprogramowanie. Dostęp do USB-ka mam bez problemu. Że myślę, że wyszło to tak, jak chciałem. Jeszcze raz go tylko sprawdzę na złożonej obudowie, czy tam nic się nie poluzowało. Daję w prawo. Zwarte są piny. Podłączam zasilanie. Odłączam w lewo. I jak widzicie, żadne lampki kontrolne się tutaj nie palą, czyli jest załączony w trybie wgrywania tego bootloadera zmodyfikowanego. Odłączam zasilanie. Podłączam znowu zasilanie. Powinien się włączyć normalnie. I tak jest. Zasieciły się diody. Router będzie się włączał w normalnym trybie. Dobra, myślę, że ta modyfikacja jest nawet spoko, bo mogę sobie ją zaślepić tutaj. Tylko teraz kwestia tej anteny. Czy uda mi się to zamknąć?
Chciałbym chyba bardziej znowu ją umieścić. Albo pilniczkiem tutaj zrobić. Chociaż jakoś się zamknęło, ok. Dobra. Ta antena wędruje mi na okno. Dzięki temu mam zasięg o wiele większy niż miałem. Chodzi o sieć Wi-Fi 2,4 GHz, bo się podłączyłem pod antenę 2,4 GHz. Przynajmniej tak mi się na razie to wydaje. A jeszcze, żeby było piękniej, to sobie napiszę tutaj bot białym markerem. A tu mógłbym napisać normal, ale dobra, będę wiedział, o co chodzi. W prawo jest bot, tam jest normal. No i tak wygląda zmodyfikowany router od T-Mobile'a B525. B525S myślnik 23A. Wszystkie porty odsłonięte. Nie pozostaje mi nic innego, jak go teraz podłączyć do zasilania i kablem RJ45 do laptopa, że będę miał internet po kablu. I jeszcze Wam na koniec pokażę, jakie mam grane oprogramowanie razem z tym GUI zmodyfikowanym w wersji 1.5, jak to wygląda. Także za chwilę wrócę na koniec. Na tym zakończę filmik. Dobra, słuchajcie, przełączam się na Firefoxa, żeby wam pokazać, jakie są opcje w tej wersji 1.5. Więcej. Więc mam tak o. Szybka konfiguracja, ustawienia połączenia, VoLTE, Ethernet, VPN, VLAN, DHCP, VoLP, zabezpieczenia system. W systemie mamy takie informacje, jak informacje o urządzeniu i tak dalej. Zabezpieczenia mamy coś takiego. Tylko mam jedną prośbę do tych osób, które znają się bardziej na takich modyfikacjach firmware'ów w routerach. Powiedzcie mi, dlaczego w tej wersji nie ma tutaj możliwości podłączenia dysku HDD? Chyba powinna być gdzieś chyba tutaj jakaś opcja, dysk USB czy tam HDD. Czy to o to rozchodzi się, żeby go sformatować w jakimś specjalnym formacie, na przykład jak nie wiem, NTSF czy FAT32 i wtedy dopiero go router zobaczy, bo podpinałem dysk i nie widać go jako dysku sieciowego. VoLP. Serwer. Tutaj mamy ten DHCP. Na pewno jest to oprogramowanie o wiele, wiele lepsze niż te podstawowe. VPN. Pobawiłbym się VPN-em, szczerze mówiąc. Z ciekawości, jak to wygląda. Ethernet. VoLTE LTE. To jest też bardzo fajna opcja. Ustawienie połączenia. No i szybka konfiguracja. Oczywiście tutaj ekran główny, antena. Aha, to jest coś takiego. A tego nawet nie patrzyłem wcześniej. Wow, fajne! Do jakiej stacji jestem podłączony, jaki mam, tu jest gdzieś ten zasięg, no jest, jest, dobra, minus 98 decybeli, powiedzmy sobie tak średnio, ale fajne, nawet tego nie patrzyłem wcześniej, powiem wam szczerze, antena, statystyka, taryfa danych, 25 giga. I tak mało. Bardzo mało. Kody USSD. Sprawdzanie usług. Po rosyjsku. Można dodać swoją komendę. Zestaw narzędzi SIM. Pewnie ta karta nie będzie obsługiwała. Z tego co kojarzę. Więcej. No i ekran główny,
Super. Modyfikacja zrobiona, działa. Także myślę, że ten routerek zyskał nowe możliwości bawienia się w wgrywanie różnych firmware'ów. I chyba to będzie ostatnia już część filmiku na temat tego routera. Chyba, że w przyszłości by mi się udało podłączyć do niego dysk HDD i chciałbym się wtedy z Wami podzielić tą informacją. To wtedy zamieszczę jakiś taki filmik. No i jeszcze fajnie by było, gdyby można było do niego podłączyć kamerkę. Kamerkę, gdzie powiem Wam, że mam jeszcze inne routery, takie troszeczkę gorsze, ale na OpenWRT, gdzie można podłączyć i dysk, i kamerkę, i można się fajnie w tym bawić. To było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.